Witam Państwa. Dzisiaj chciałam opowiedzieć Państwu o brakach danych. Oczywiście sytuacja, w której braki danych występują, nie jest sytuacją komfortową dla badacza, dlatego warto już na samym początku, w momencie kiedy planujemy badanie, zadbać o to, żeby braków danych znalazło się jak najmniej w naszym arkuszu. Nie zawsze jest to możliwe, często bardzo trudne i czasami te braki danych pozostają mimo wszelkich starań. Jak można radzić sobie z takimi brakami? Oczywiście jednym ze sposobów radzenia sobie jest po prostu ich ignorowanie, czyli wykonywanie analiz i pomijanie tych wierszy, w których takie braki się znajdują, ale można również próbować dane wytworzyć, czyli zastąpić występujące braki danych. W jaki sposób takie zastąpienie może być wykonane? Posłużymy się plikiem dołączonym do pomocy programu, dlatego otworzę go poprzez plik, otwórz przykłady i dalej braki danych wydawca. W pliku tym mamy cztery arkusze. W arkuszu ostatnim, nazwanym rzeczywiste dane, znajdują się dane bez braków. Są to dane, które posłużyły już wcześniej do modelowania tego zysku brutto przy pomocy regresji wielorakiej. Ja opowiem chwilę, o czym są te dane i teraz przejdziemy do kolejnych arkuszy. Kolejne wiersze w naszych danych to są kolejne pozycje książkowe. Mamy do czynienia z wydawnictwem, które sprzedaje dane książki. I w kolumnie drugiej informacja o zysku ze sprzedaży poszczególnych książek. W kolumnie od trzeciej aż do siódmej znajduje się natomiast informacja na temat kosztów produkcji, dalej kosztów reklamy, kosztów promocji, udzielanych rabatów i popularności autora. Wartość 1 oznacza, że autor, który tę książkę napisał, jest popularnym autorem, a wartość 0, że jeszcze tej popularności nie osiągnął. W jaki sposób będziemy chcieli uzupełniać braki danych, skoro, tak jak powiedziałam, tutaj te dane mamy. One, braki danych będą w arkuszach od 1 do 3, w tych miejscach, które są tutaj przeze mnie zaznaczone w kolumnie drugiej. Zobaczmy. W arkuszu wstaw medianę mamy tutaj w kolumnie drugiej kilka braków. Podobnie wstaw dwie mediany, w tych samych miejscach mamy braki danych i wstaw z regresji również w tych samych miejscach mamy braki danych. Udam się najpierw do arkusza wstaw medianę i uzupełnię braki danych zgodnie z sugestią wartością mediany, czyli z kolumny, w której się tutaj braki danych znalazły, wyliczę medianę, czyli wyliczę medianę zysku brutto i ta mediana zastąpi mi każdy z braków danych. Bo skoro nie mam tutaj informacji na temat zysku sprzedaży danej książki, to dlaczego nie założyć, że ten zysk był przeciętny, taki jak mówi mi mediana? W jaki sposób możemy te dane uzupełniać? Idziemy do arkusza dane i dalej braki danych. Wybieramy zmienną, która ma być uzupełniona. To będzie zysk brutto. I dalej korzystamy ze sposobu zastępowania. Tych sposobów, jak widać, jest dość dużo. Można na przykład podać wartość, którą chcemy, żeby wpisać w dane miejsce. Można skorzystać z użycia wartości średniej, mediany czy mod. Można wybrać wartości losowe. Jeśli wybierzemy wartości losowe, to one będą albo losowe z danych. Gdybyśmy tą opcję wybrali, wówczas z kolumny zysk brutto zostałyby wylosowane wartości, które tam już występują i losowo wpisane w puste komórki. Jeśli wybralibyśmy wartości losowe z rozkładu normalnego, wówczas z kolumny zysk brutto zostałaby wyliczona średnie i odchylenie, a na jej podstawie rozkład normalny i z tego rozkładu wylosowane wartości i wpisane w brakujące miejsca. Jeśli wybralibyśmy opcję wartości losowe z przedziału, należałoby podać przedział i z tego przedziału zostałyby wylosowane wartości i nimi byłyby uzupełnione braki danych. Jeśli znalibyśmy jakąś formułę bazującą na innych kolumnach, z których chcielibyśmy wyliczać wartości i wpisywać w miejsce braków danych, to tutaj z takiej formuły możemy skorzystać i ją wprowadzić. Jeśli planujemy
dane nasze uzupełniać na podstawie przewidywań z regresji wielorakiej, to jest właśnie kolejna opcja. Natomiast ostatnie trzy opcje dotyczą szeregów czasowych, czyli interpolacji na podstawie wartości sąsiednich. W szeregach czasowych możemy określić, które wartości występowały wcześniej, które występowały później i na podstawie tych wartości obliczyć wartość obecną. To jest właśnie interpolacja na podstawie sąsiednich wartości, natomiast n sąsiadów to jest kilku wartości wcześniejszych i kilku wartości późniejszych, jest średnia wyliczana i podobnie mediana. My zaczniemy od wstawiania mediany, tak zresztą nazywa się nasz arkusz, czyli będziemy uzupełniać braki danych wartością mediany. Wybieramy zatem wartość średniej mediany mody i pokazujemy, że chcemy wartość mediany. Tutaj możemy dalej wybrać kolor, jakim mają być zaznaczone miejsca uzupełnione przez nas. Warto zawsze to zrobić, to znaczy wybrać odpowiedni kolor, dlatego żeby dalej wiedzieć, że te komórki nie są wartościami rzeczywistymi, tylko wartościami, które zostały wygenerowane. Może to zostać różowe i uruchamiamy. Ilość wypełnionych braków to 4. Widzimy, że są oznaczone kolorem różowym. Mediana z zysku brutto wynosiła 46,85. Te wartości są w tysiącach dolarów. Więc 46,85 tysięcy dolarów. I ona, ta sama wartość wpisana jest w każdej komórce, w której występował brak danych. Mając dane rzeczywiste, możemy porównać, zobaczyć, czy to jest dobre uzupełnienie tych braków, czy nie. Zobaczmy do danych rzeczywistych. Ta wartość rzeczywista, która tutaj była wcześniej, to jest 48, dalej 45, ale niżej mamy 71, czyli znacznie więcej, 28, czyli znacznie mniej niż te nasze 46,85. No to nie zawsze byłoby tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Może uda się nam to troszeczkę poprawić. Idziemy do kolejnego arkusza. Kolejny arkusz nazywa się wstaw dwie mediany, dlatego że tą samą sytuację chcemy powtórzyć, ale tym razem wyznaczymy dwie wartości mediany. Wyznaczymy medianę oddzielnie dla popularnego autora i oddzielnie dla autora, który nie jest uznawany za popularnego. Czyli wyliczymy medianę z kolumny drugiej, ale nie z całej, tylko będziemy zawsze ją dzielić na dwie części, na te komórki, które odpowiadają popularnym autorom i te, które odpowiadają autorom, którzy nie są uznawani za popularnych. Idziemy jeszcze raz do uzupełniania braków danych. Wybieramy raz jeszcze wartość mediany dla zysku brutto. Mediana, może tym razem zmienię kolor, ale wykorzystam filtr. W filtrze wskażę, że popularność autora ma wynosić 1. I uruchamiam. Dla autorów popularnych mediana jest 51, czyli dosyć, no nieco większy zysk niż poprzednio. Ale mamy cały czas tutaj brak danych, dlatego że ten autor tutaj ma 0, czyli nie jest to autor popularny. Czyli musimy uzupełnić raz jeszcze dane, braki danych, zysk brutto, ustawiamy wartości mediany, ale zmieniamy filtr, ustawiamy tutaj wartość 0. Może zmienimy również kolor. Jeden brak został uzupełniony w tej chwili. Dalej musimy porównać, żeby orzec, czy taki sposób uzupełnienia jest sposobem lepszym. Tutaj mieliśmy 48, 45 i 71. Zobaczmy, 51 mamy wpisane w każdym miejscu, czyli nieco wyżej, a tutaj mamy wartość 34, a w rzeczywistości mieliśmy tę wartość 28, czyli jesteśmy troszeczkę bliżej prawdy. Ostatnim sposobem będzie wykorzystanie regresji wielorakiej. W kolumnie drugiej znowu przewidujemy braki danych, czyli udajemy się do dane, braki danych, wartości przewidywane z regresji. Jak będziemy budować regresję,
To wykorzystamy wszystkie informacje, które mamy w arkuszu, czyli na podstawie kosztów produkcji, kosztów reklamy, kosztów promocji, rabatów i popularności autora będziemy chcieli przewidzieć, jaki powinien być zysk brutto. I też ustawię jakiś kolor, może błękitny. I uruchamiam. Tutaj jeszcze filtr tylko odznaczę i wybiorę zmienną zysk brutto. Uruchamiam. Wypełnione mamy cztery wartości. I widzimy, że wartość wpisana jest różna w zależności od właśnie tych kolumn, które służyły nam do wyliczania tego zysku, ale raz mamy wpisaną wartość NA. Dlaczego? Tutaj mamy wpisaną wartość NA, ponieważ chcieliśmy przewidzieć tą wartość, która jest właśnie w kolumnie drugiej na podstawie wcześniejszych kolumn, czyli na podstawie tutaj tych danych, a w tym miejscu nie było wartości. Nie mieliśmy wartości, więc nie mogliśmy zbudować modelu regresji, wykorzystując te informacje, które są w tym właśnie wierszu, żeby można było dokonać takiej interpolacji. Stąd też tutaj jest wartość nieokreślona. Ale zobaczmy, jak nasze dane odpowiadają danym rzeczywistym. Mamy wartość 46, tutaj 48, dalej mamy wartość 51, 45, dalej mamy wartość nieznaną i wartość 17. No tutaj wartość nieznana zamiast 71, a tutaj wartość 17. Także badacz sam może orzec, na ile trafnie udało nam się wykonać tą analizę i który sposobów byłby lepszy, czy można wykorzystać jeszcze inne sposoby, które są tutaj udostępnione i próbować wypełniać takie braki danych. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych prezentacji.